No witam serdecznie, słuchajcie. Dzisiaj na stole, tak jak widać, taki mały mikserek dla DJ-a. Mikserem Tascam X9, dokładnie. Jest kłopot, na tym polega, że wyświetla error trójeczkę. Czasami wyskakuje error jedyneczka. Czyli brak komunikacji między DSP od echa, a mikrokontrolerem, który steruje tym tą częścią praktycznie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Między tą częścią a mikrokontrolerem, czyli to jest układ DSP, który efektów. Error trójeczka, DSP efektów. Error jedyneczka, skoki napięcia na zasilaniu. Albo brak komunikacji złącza zasilania z mikrokontrolerem. Prawdopodobnie tak na to stawiam, ale jeszcze nie wiem, że jest na tej zasadzie, że te skoki napięcia eliminują całkowicie, wywala ten drugi error, nie? Error trójka. Też to zaraz zobaczycie. Ja go tutaj spróbuję teraz zresetować, żeby nie było od razu przy włączeniu. Albo dobra, włączymy bez resetu, zobaczycie, jaki jest błąd. Włączam bez resetu, szczytuję pamięć z IPROMu, D2, ustawienia i mamy w tej chwili delay. Jest ok, nie? Niby jest ok. Delay. Przełączmy sobie delay. Zobaczmy, czy możemy cokolwiek włączyć, ale raczej nic nie będziemy mogli włączyć. I teraz patrzcie. Weźmiemy sobie kanał pierwszy, soprany. Error 1. Brak zasilania pierwszego kanału. Error 1. Widzicie? Brak komunikacji. Brak zasilania z pierwszym kanałem. Zobaczmy teraz drugi kanał. No, niby się uspokoiło. Trzeci kanał. Error 1. Brak zasilania. Czwarty kanał. Pokręćmy sobie. Error 1. Brak zasilania. Czyli jednym słowem, zobaczmy sobie jeszcze ten kanał. Weźmiemy sobie na liniowe wejście, może nie będzie skoków. Jest od razu error 1, także nie ma sensu nic robić. I teraz tak, przyłączmy sobie, nawet nie możemy go wyłączyć teraz, zresetować, czyli mamy coś w ból z zasilaczem, cały czas tutaj się świeci. Momencik, jeszcze ten, bo tu nie widać, a ja nagrywam. Stawmy sobie jeszcze jasność kamery troszeczkę mniej. Tak, żeby było widać cokolwiek na zasilaczach, a na wyświetlaczach, nie na zasilaczach. Zawsze coś powiem na diabła, ale to nic. Także nie słuchajcie tego, co mówię. O, error 1 wyskakuje co chwilę. No dobra, klikniemy mu reset w tej chwili. Enter i funkcją dwoma przyciskami. Zróbmy sobie reset, niech sobie szczyta. Trzymamy tyle czasu, aż szczyta sobie pamięć. Jak szczyta pamięć, to wtedy ona się wyczyści. Szczytało pamięć i od razu mamy IR. Jedynka error. DSP jedynka się odpaliła. No dobra, zobaczmy. Nic nie mamy. Brak komunikacji na DSP 1. Przede wszystkim przeglądniemy na początek zasilacz. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda w środku. Taki sprzęcik. Stary Japoniec. Tascam X9. Wyłączmy zasilanie, bo jest zasilanie na 110 V, także jest przejściówko. Działam, biorę się do roboty. Słuchajcie, rozbieramy. Sprzęt oczywiście rozbieramy. Działamy. Thank you.
jak widzicie, podejście od spodu bardzo dużo pracy mi po prostu, że tak powiem, zaoszczędziło. Żebym ściągał górę, musiałbym wykręcić na początku tutaj ten panel, wyjąć oczywiście suwaki, wykręcić każdy jeden potencjometr, one są podwójne, i dopiero wtedy bym musiał odkręcać te śruby i ściągać, podnosić górę. Otwarcie od spodu pokrywy, tylko trzeba uważać na taśmy. Jest możliwość dobrania się do zasilacza. Oczywiście zasilacz od spodu też cały rozkręciłem, jak widzieliście, żeby go po prostu odkręcić od tego radiatora. Teraz będziemy dalej go rozkręcać. Teraz to już jest prosta sprawa. Zobaczcie, kondensator filtrujący, główny kondensator filtrujący, to jest 10 000 mikro na 16 V, jest wywalony, aż się z niego wylało. Musimy też jeszcze posprawdzać resztę DSP, okurzyć to trochę, bo jest naprawdę straszny syf, a procesory i wszystko to co jest związane z cyfrówką, strasznie się boi kurzu. Także nie tyle nawet kurzu, co wilgoci z tym kurzem. I na tej zasadzie, że ta wilgoć osiada na tym kurzu, bardzo się boi sprzęt cyfrowy przenoszenia z zimnego w ciepłe z zimnego, bo się odkłada rosa. W ciepłym się kurzy, przenosimy do zimnego, jest ok. A później z zimnego z powrotem do ciepłego i mamy rosę w środku. Także to jest też główne, może być różnie. Musimy posprawdzać jeszcze inne kondensatorki. Przy okazji przemierzymy tutaj te kondensatorki na zasilaczu. Tego wymienimy. Sprawdzimy jeszcze, jak jest na modułach DSP, o ile tutaj się dostanę, a się dostanę. Czy nie mamy tam żadnych filtracji, bo to jest tego przyczyna, słuchajcie. Także na początek bierzemy się za wymianę tego kondensatora, wymianę tych kondensatorków. Działam. Miłego oglądania. Na koniec niespodzianka. Teraz troszkę poprawimy fabrykę, że tak powiem. Zobaczcie, to był 10 000 na 16, a wstawimy 10 000 na 50 V. Co on taki brudny? I będziemy musieli delikatnie poszerzyć otworek, ponieważ tutaj są blaszki, a tutaj są szpilki. Teraz sobie wybadamy, czy możemy go tutaj zmieścić. Przede wszystkim wysokość. No, 4 mm tylko różnicy. Powinno wejść tutaj bez żadnego problemu, bo jest dosyć wysoko. Tylko minusową ścieżkę. Czy na szerokość wejdzie? Wejdzie. No, dobrze jest zaznaczone. Możemy podziałać. No, wyszło elegancko. O, już wyrtełko. Troszeczkę ściągniemy solder maskę.
Okej. To jest dobrze przylegały luty. Okej. Musimy poszerzyć tutaj otworek od plusa też. Teraz, żeby nie popełnić babola, to tu musimy rozgrzać delikatnie trochę kleju na gorąco. Ja tu używam takiego zwykłego kleju na gorąco, z tym nie ma problemu. Słuchajcie, kładziemy delikatnie tutaj na kondensator. Można to zrobić pistoletem, ale przy takich ilościach się nie opłaci grzać pistoletu, może tak powiem. A czym bardziej gorący jest ten klej, zauważyłem, tym bardziej można położyć też silikon, nie? Ale długo schnie. Ale czym bardziej jest gorący ten klej, tym później jest bardziej twardy. No, rozgrzejemy to trochę, tutaj nic nie powinno zaszkodzić dla kondensatora. Musimy to zrobić dosyć szybko. O. O, pan. A, aż wyszło na boczki. Kondensator wklejony. Wiecie, ten sprzęt jest ciągany. I te wszystkie większe elementy potrafią odpaść. No dobra, to teraz tak, czekamy aż się lutowniczka nagrzeje, czy już ona się nagrzała, zaraz zobaczymy. Dobra, kondensator wstawiony. Teraz możemy zobaczyć jeszcze pasty silikonowej. Może trochę się uda mi tutaj wygrzebać. Jest też ku końcowi. Będzie dobrze. Starym trochę ściągniemy. I gotowe. Teraz jasny wkręcę spokojnie. Nie dociskam najpierw tranzystory, a potem
resztek śrubek. Teraz możemy już docisnąć te płytki. Wow! Zaraz będzie. Dobrze, tutaj jeszcze podziałałem, posprawdzałem na modułach. Na tym lewym module, tutaj jak widać, leżą te wszystkie złączki, bo on był wykręcany. Znalazłem też troszeczkę jeden kondensator rozpuknięty, także już go wymieniłem. Troszeczkę mi to jeszcze jednak zajęło trochę czasu, ale niedużo. Teraz jest kwestia jeszcze, tutaj mamy preamp słuchawkowy od słuch. Wszystko wyczyszczone. Jeszcze zostało wymienić właśnie DSP-1 i DSP, znaczy wymienić, nie wymienić, tylko wyczyścić, sorry. Zawsze się pomylę. I tutaj one siedzą tutaj w tym miejscu na płycie. Tu jest 1, 2 i 3. To są 3 moduły DSP. One są strasznie są zakurzone. I tutaj mamy pamięć. O, tutaj w tym. Kurczę, nie wiem, czy to widać. O, widać. Pamięć. I mamy tak, 1, 2, 3. Mamy 3 niezależne procesory. Tu mamy baterię do podtrzymania pamięci. Zaraz ją też sprawdzimy, bo jeśli kondensatory już odeszły do wieczności, ten sprzęt to jest starego typu, że tak powiem, jeden z pierwszych cyfrowych sprzętów. No oczywiście Japończyk. Na pewno wali na głowę, jeśli względem jakości, wszystkie jakiekolwiek niemieckie Behringery. Jeśli chodzi o jakość tego sprzętu, nawet jeśli on jest tak właśnie wykonany, dużo pajączka, tak jak nasza kiedyśniejsza Unitra. Lata 90. to jakościowo praktycznie no są lepsze jeszcze jakościowo sprzęty, ale jeśli chodzi o vintage, to jest naprawdę, że tak powiem, pierwsza klasa. A dla DJ-a to i nawet Behringer by wystarczył. Także aż, wiecie, aż się dziwię, że Tascam robił sprzęt w ten sposób dla DJ-a. Dobra, zostało mi tylko teraz tak, podłączyć te krosy, które tutaj rozpiąłem od tego DSP pierwszego. Włożyć preamp i próbować go testować, nie? Także ja tutaj podziałam i za chwileczkę zobaczymy jakiś teścik. No i na koniec oczywiście obiecana niespodzianka.
Okej, słuchajcie. Test pierwszy, jeszcze nie skręcony. Włączamy. Pamięć sprawdza. Sprawdza. Delay. Ta-da! Fono. Wszystko chodzi. Dobra, włączony, wszystko chodzi. Oczywiście sygnałów nie mam nic, bo jeszcze nie puszczamy żadnych sygnałów. Za chwileczkę, fakt, że już nie ma errorów. Na monitor nie ma errorów, ani jedynka, ani dwójka. BPM, monitor BPM jest ok. Dobra, nie wiem, czy to widać, kurczę, bo tutaj dosyć ostre światło. Świeci. Tak też świeci, bo to z góry świeci. Cóż, będziemy go zaraz testować. Słuchajcie, podłączymy sobie źródło dźwięku lub generator i podłączymy sobie jakiś mały zestaw taki kilowatowy do odsłuchu. No dobra, ok. Podłączamy sobie lewy, prawy kanał. Sobie coś wrzucimy, włączamy zasilanie, ok. Podłączamy sobie właśnie lewy kanał w tej chwili, testujemy, będziemy lewy testować, chociaż tu wejście mamy podłączone liniowe dwa kanały, linę, jest master. Na monitor nie. Kurczę, ciężki. Ok. Puśćmy sobie coś z grajka. No, sygnał jakiś mamy. Balans. Master. Jest. Gain. Środek. Ale wycina konkretnie pasmotnie. No jak DSP, nie? Jest ekstra, słuchajcie. No dobra, teraz drugi kanał, przejdźmy sobie balansem. Fono. Źle zrobiłem. B110. Low. High. No i zobaczymy. Fajnie. Wycina, słuchajcie, nie wiem, czy to słychać, czy nie. Słychać, nie? Sopran. Mid. Faktycznie, jakość jest ok. Dobra, to teraz jeszcze... Podłączmy sobie jeszcze jeden kanał. Mamy drugi kanał. Mamy dwa kanały teraz. Balans elegancko.
Dobra, to teraz drugie wejście. Bo nie ma czasu. Słuchajcie, drugie wejście. Jeśli wierzycie w miłość, słuchajcie! Damy trochę soprano. Najlepsze miejsce, pełne miłości. Tak jest, ja kogoś kocham. Wszyscy wiedzą, kocham oczywiście swoją kobietę. Mam nadzieję, że macie... Elegancko, słuchajcie, będzie wszystko okej. Okay. Teraz zobaczmy sobie jeszcze ten... DSP z tymi efektami, jeszcze jeden kanał. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze jeden kanał. Dobra, tutaj możemy to wyłączyć, bo to niepotrzebne. Jest ok. Między jedynką a dwójką. Mono. Efekt. Trzeci kanał. Crossover. Sam bas. Środek. Trzeci kanał. Sam sopran. Filterek, nie? Teraz wszystko. Skoczymy sobie do... I każdy kanał osobno możemy sobie skoczyć, nie? No dobra, będzie chodzić. O czemu tutaj się przystało? Aha, był wyłączony. Dobra, o. O. Dobra, powyłączać efekty nie ma sensu. Teraz jeszcze zobaczmy sobie delay. Gramy na trzecim kanale, tak? Delay. Reverb. Można sobie zmniejszyć, nie? Każdy efekt. Flanger fajnie chodzi. Tak jak z gitarki. Dobra! Nie ma co debatować, słuchajcie. Trzeba wyłączać sprzęcior. Trzeba go skręcać. W sumie 3 godziny pracy. Bo zaoszczędziłem kupę roboty, słuchajcie, na tym, żeby nie rozkręcałem panela, tylko odkręciłem, że tak powiem, brzydko dupę. I na zakończenie teraz tak zwane pierdolnięcie. Może być! Tutaj poczułem, ty!